Zmieniając oborę, zmniejszyć można koszty inwestycyjne, rezygnując z pełnych ścian z oknami i zastąpić je kurtynami. Sprawdziły się one w wielu regionach kraju, nawet tam, gdzie zimy bywają surowe, jak na Podlasiu. Pan Tomasz Bruliński ze wsi Osobne w gminie Śniadowo jest właścicielem takiej obory. Charakterystyczny budynek z drewnianą szalówką spełnia wszelkie wymagania dobrostanu i komfortu zwierząt. Inwestycja powstała na bazie dawnej wiaty na maszyny rolnicze. W wyniku ograniczonych możliwości rozbudowy uzyskano kompromis między szerokością korytarzy dla zwierząt, a wielkością stołu paszowego. Przy wiatrach i spadkach temperatur kurtyny są rozwijane od dołu do góry na dowolną wysokość. Aby utrzymać właściwą wentylację, kurtyny powinny być otwarte w pełni latem, umiarkowanie późną lub wczesną wiosną, a w małym stopniu zimą. Otwieranie i zamykanie kurtyn może być sterowane ręcznie lub automatycznie. W większości gospodarstw bydło w oborze spędza cały rok. Dlatego bardzo ważna jest odpowiednia wentylacja, szczególnie w upalne letnie dni. Należy pamiętać, że krowy przeżywają stres termiczny, gdy temperatura w oborze przekroczy 20 stopni Celsjusza. Przy temperaturze 30 stopni krowa zjada przynajmniej o 1,5 kg mniej suchej masy i daje dziennie od 3 do 5 litrów mniej mleka. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy dodatkowe, aktywne chłodzenie zwierząt za pomocą wentylatorów mieszających. W typowym układzie legowisk wentylatory wiszą nad podwójnymi rzędami oraz nad stołem paszowym. Ich odległość uzależniona jest od możliwego zasięgu strumienia powietrza, a tym samym od wydajności wentylatora. Typowe są odstępy od 12 do 18 metrów. Dzięki lekkiemu nachyleniu 5-10 stopni zyskuje się przepływ powietrza wokół zwierząt. Innowacyjnym rozwiązaniem w gospodarstwie pana Tomasza jest przechowywanie gnojowicy. Automatyczny zgarniacz usuwa odchody do zbiornika pośredniego, skąd są przepompowywane do zbiornika głównego, który wybudowany został w polu w odległości 300 metrów od gospodarstwa. W tej oborze na uwagę zasługuje również program świetlny, czyli odpowiednio zaprogramowane całodobowe światło dzienne i sztuczne. Wszystkie te rozwiązania sprawiają, że gospodarstwo jest przyjazne dla krów. Gospodarstwo przejęte po rodzicach w 90 roku, typowe podlaskie gospodarstwo, wielokierunkowe. Krowa w tym gospodarstwie była zawsze, lecz produkcja lat 80-tych, 90-tych to było z reguły kilka zwierząt. Produkcja krów rozpoczęła się w 2001 roku, tuż przed rokiem kwotowym. Wtedy zlikwidowaliśmy trzodę, zlikwidowaliśmy opasy, zwiększyliśmy do 30 sztuk na oborze uwięziowej. I tak udało nam się przez kilka lat dojechać do wydajności 9,5 tysiąca. Budynek stary zmusił nas do tego, że trzeba było szukać rozwiązania. Stąd budowa nowej obory i obiekt ten, w którym jesteśmy. Budynek jest efektem kilku wyjazdów, które odbyłem z firmą Delaval, szukając rozwiązania dla mojego gospodarstwa. Szukaliśmy już konkretnie rozwiązania pod robota udojowego. Byliśmy na Bawarii, tam widziałem budynki, które łączyły z sobą drewno, funkcjonalność i estetykę taka, która mi odpowiadała, a zarazem była przyjazna dla zwierząt. Stąd budynek ten, jest to hala stalowa z połączeniem elementów drewnianych. Robot wydawał się odpowiednim kierunkiem. Jest to pewne ułatwienie w pracy. Robot dostarcza nam masę wiedzy, wiedzy o stadzie, wiedzy o kondycji zwierząt, wiedzy o mleku, które pozyskujemy. Mamy to w informacji bieżącej, także możemy szybko interweniować w przypadkach krytycznych. Obecnie dojemy 70 sztuk krów, z czego dojonych jest 64, plus krowy zasuszone. W ciągu doby robot wykonuje około 170 doi. Jest to około 2,7-2,8 doju od krowy statystycznie na dobę. Uzyskujemy około 33 kg mleka od statystycznej sztuki na dobę.
planujemy do perfekcji doprowadzić ten system, który użytkujemy teraz. Użytkujemy go już od 3 lat, mamy pewne doświadczenia, znamy błędy, które bardzo łatwo popełnić przy systemie z robotem, więc staramy się wyciągać z tego wnioski. Z wydajności 9,5 tysiąca wpadliśmy do 8,5 tysiąca. Udało nam się to w ciągu 2 lat odbudować i teraz mamy taką tendencję mocno wzrostową. Stado osiągnęło już pewien status zdrowotny, ono zaklimatyzowało się w budynku, zaklimatyzowało się również do urządzeń. Każda laktacja następna krowy jest lepsza w systemie z robotem, więc myślę, że będzie dobrze. Środki na budowę pozyskaliśmy z kredytu na nowe technologie. Z tego pokryliśmy budowę budynku, zakup robota, zakup wyposażenia, budowę silosów na kiszonki. Zbiornik na gnojowice pokryliśmy ze środków z PROW-u na lata 2007-2013. Ideałem by było, gdyby następne pokolenie przejęło po nas pałeczkę. Między innymi budowa tej obory to próba zachęcenia następnego pokolenia do kontynuowania naszej pracy. Obora podzielona jest na strefy. Od strony stołu paszowego znajduje się strefa żywieniowa z podniesionymi stanowiskami dla krów, od ścian strefa legowiskowa wraz ze stacjami paszowymi. Ruch krów w oborze reguluje system bramek. Pan Tomasz zdecydował się na zastosowanie systemu Feed First, czyli karmienie przed dojem. W tym systemie podstawowym urządzeniem jest bramka selekcyjna trójdrożna, kierująca krowy przeznaczone do doju do poczekalni przed robotem, a krowy niewymagające doju na legowiska. Bramka ta ma możliwość skierowania niedawno wydojonej krowy na wybieg. Krowa wracając od strony stołu paszowego do części legowiskowej sprawdzana jest przez bramkę selekcyjną i kierowana albo na odpoczynek, albo do robota. Krowy do doju w robocie cały czas zachęca podawana w nim smakowita pasza, co powoduje dużą częstotliwość przechodzenia przez bramkę. Pozwala to automatycznie wybrać najbardziej odpowiedni moment doju, dzięki czemu zmniejsza się liczba dojów opóźnionych. Nie ma też potrzeby popędzania spóźnionych do doju krów. Robot udojowy VMS składa się ze stanowiska udojowego dla krów ze stacją paszową i wielofunkcyjnego hydraulicznego ramienia o wysokiej precyzji działania. Ramię jest wykonane ze wzmocnionej stali nierdzewnej, odpornej na czynniki środowiska, w jakim ma pracować. Sprawna praca robota udojowego przebiega dzięki wysokiej jakości kamerze optycznej, która współpracuje z 2 laserami i widzi położenie strzyków w 3 wymiarach. Ramię robota osobnym kubkiem do czynności przedudojowych stymuluje, myje, przeddaje, osusza strzyk oraz odprowadza pierwsze strugi mleka. Następnie zakładane są właściwe kubki udojowe, z których każdy rozpoczyna dój zaraz po założeniu. Gdy przepływ mleka jest za mały, ramię zdejmuje go. Dzięki temu nie występują pustodoje w poszczególnych ćwiartkach. Ponieważ każda ćwiartka wymienia wykazuje różnicę w ilości mleka czy szybkości jego oddawania, robot VMS wyposażony jest w miernik mleka dla każdej ćwiartki. Mierzy on wydajność, przepływ oraz wykrywa krew w mleku. Mierzona jest również przewodowość mleka, na podstawie której robot kwalifikuje mleko do zbiornika głównego lub kieruje do separatora ze względu na przekroczoną liczbę komórek somatycznych. System zarządzania pokazuje w raportach status i odstępstwa od normy dla poszczególnych ćwiartek wymienia. Kolejną funkcją robota jest możliwość automatycznego spłukiwania podłogi dla zapewnienia optymalnego poziomu higieny podczas doju krowy. Mata na podłodze robota zapewnia miękkie podłoże oraz daje krowom bezpieczeństwo podczas przemieszczania się przez stację udojową. Pan Tomasz w swoim gospodarstwie korzysta z systemu zarządzania stadem Delpro VMS, który ułatwia mu codzienne podejmowanie właściwych decyzji.
System ten pozwala na zachowanie pełnej kontroli w stadzie w zakresie dojenia, żywienia, chłodzenia mleka, wykrywania rui oraz zdrowotności krów. System można obsługiwać także zdalnie za pomocą łączności bezprzewodowej. Pierwszą informacją, jaką otrzymuje hodowca po włączeniu komputera, jest tablica monitorowania krów. Na monitorze komputera rolnik widzi stan każdej krowy w danej chwili. Może ocenić stan całego stada i działać w obszarach, w których konieczna jest szybka decyzja. Prezentowane przez nas gospodarstwa są pod opieką Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Federacja wspiera rolnika poprzez doradztwo zootechniczne, żywieniowe, jak również poprzez ocenę walorów genetycznych zwierząt. Pozwala ona prowadzić efektywną pracę hodowlaną i odpowiednią selekcję, a tym samym doskonalić stada poprzez poprawę cech użytkowych i pokrojowych. Ocena pokroju jest ważnym narzędziem wykorzystywanym w zarządzaniu stadem krów mlecznych. Ocena typu i budowy składa się z dwóch komponentów. Pierwszy komponent to jest ocena liniowa cech, druga to jest ocena ogólna końcowa. Ocena liniowa jest tą ważniejszą cechą, ważniejszą częścią tej oceny, bo ona zapewnia to, co najważniejsze, obiektywizm. Na tą ocenę finalną składają się cztery komponenty, cztery jak gdyby obszary funkcjonalne krowy. Pierwszym jest rama ciała. Rama ciała to jest ta konstrukcja, to jest szkielet krowy, czyli ta konstrukcja, ten stelaż, na którym pozostałe elementy budowy są jak gdyby umieszczone, zawieszone. Na ramę ciała składa się budowa zadu. Tutaj linia grzbietu i zad. Prawidłowo ustawiony zad, odpowiednio szeroki. Tu, tu i tu. To są takie elementy, które są niezbędne. Ten jak gdyby odcinek jest odpowiedzialny za rozród. Oceniamy również ogólnie stopień zbalansowania, czyli odpowiednią wysokość do długości, do głębokości zwierzęcia, siłę linii grzbietu. Udział ramy ciała w ocenie końcowej to jest 15%. Drugim elementem jest siła mleczności, powiązanie charakteru mlecznego, który jest w tej partii krowy przede wszystkim prezentowany, czyli to, w jaki sposób są ustawione żebra. Krowy mleczne, one idą w skos. Odpowiednia tutaj przestrzeń, czy ta otwartość, te elementy, ostrość w połączeniu, to jest ten charakter mleczny, w połączeniu z przodem, z tą siłą, z tą mocą, która jest zawarta tutaj. Tutaj są te organy odpowiedzialne za metabolizm, serce i płuca. Jeśli jest to odpowiednio szeroko, to jest zachowana odpowiednia moc. To połączenie tej siły z tym charakterem, czy tymi predyspozycjami do produkcji mleka, daje właśnie tą gwarancję, że krowa będzie produkowała długo i sporo tego mleka. Udział w ocenie końcowej to jest 20% tej siły mleczności. Kolejną cechą funkcjonalną są nogi racice. Prawidłowo skontowane nogi z boku. Odpowiednia postawa nóg patrząc z tyłu. W tym przypadku nogi są ustawione równolegle, czyli idealnie. Dużo miejsca na wymię. Odpowiedni kąt racicy to jest kąt zawarty między przednią ścianą racicy a podłożem. Oceniamy strukturę kostną, to jest ocena jakości tej kości tutaj poniżej stawu skokowego, profilu, czy jest to obły, czy taki delikatny, płaski jak w tym przypadku. I oceniamy również lokomocję. Ocena jak gdyby nóg, jak krowa używa te nogi w czasie ruchu, jak się przemieszcza. I najważniejszy element, najważniejszy organ funkcjonalny krowy to jest wymię, czyli ten organ, który produkuje mleko. Jeśli chodzi o wymię, to jedno z najważniejszych cech, jeśli nie najważniejszą, to jest położenie wymienia. To jest to, w jaki sposób jest położone dno, czy nasada dno wymienia, czy nasada strzyku w stosunku do stawu skokowego. U krów młodych ona powinna być zdecydowanie powyżej stawu skokowego. Patrzymy z tyłu, to bardzo ważne jest zawieszenie tylne, jak wysoko ono jest zawieszone, czyli jak ta tkanka gruczołowa jest oddalona daleko od kulszy czy od sromu, im ta odległość jest mniejsza, tym lepiej. Jakie jest szerokie w tym miejscu, im szersze to wymię, tym lepiej. Jak mocno zaznaczone jest więzadło środkowe, to jest ten element, który podtrzymuje i dzieli wymię na lewą i prawą stronę. Jak są usytuowane strzyki na ćwiartkach. Ważna jest również długość strzyków i to zawieszenie przednie wymienia jest bardzo, bardzo, bardzo też ważne, czyli ta siła, moc związania. Dla takiego dobrego, miłego odbioru ważne jest też to, w jaki sposób jest unaczynione, czy jak mocno zaznaczone są te żyły na wymieniu. Wymię w ocenie końcowej
to jest 40%. Łącznie mamy 100, krowy 90 i więcej punktów, to są krowy już ocenione na ocenę excellent. Takich krów mamy niewiele na dzisiaj w kraju, także ja życzę sobie i hodowcom, żeby tych krów z oceną, powiedzmy, bardzo dobrą, a tym bardziej excellent było jak najwięcej. Walory użytkowe i hodowlane najlepszych krów i jałówek oceniane są podczas corocznych wystaw hodowlanych odbywających się w całej Polsce. Na ogólnopolskiej wystawie bydła hodowlanego w Silinku koło Poznania hodowcy mają możliwość prezentacji i porównania swoich osiągnięć hodowlanych. Międzynarodowa Komisja Sędziowska dokonuje oceny pokroju zwierząt.